Rząd Stanów Zjednoczonych jest największym hodlerem Bitcoina. Jak przygotować się na hossę, żeby nie powtórzyć błędów innych oraz czy historia powtórzy się ponownie? Okay, go here at the wire. Cześć, z tej strony Piotr, witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku. W tym materiale przygotowano dla Ciebie oprócz standardowej analizy wykresów kilka informacji z rynku, ponieważ dzieje się naprawdę dużo. Przede wszystkim skupimy się dzisiaj na tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ponieważ oprócz wyborów, właściwie wyników wyborów, mamy także informacje o tym, że rząd Stanów Zjednoczonych przywłaszczył właśnie rekordowo dużą ilość Bitcoina i zastanowimy się nad tym, jakie może mieć to dla nas konsekwencje. Przed nami bardzo ważne informacje, więc zaczynamy. Jeżeli na tym kanale jesteś po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj właśnie o kryptowalutach, o pieniądzach, więc jeżeli te tematy Ciebie interesują, chcesz być na bieżąco z tymi informacjami właśnie z tego rynku, kliknij teraz subskrypcję, zaznacz także dzwoneczek, żeby YouTube mógł Cię powiadamiać o najnowszych wideo, które pojawiają się na tym kanale. Jednak już standardowo, zanim przejdziemy dalej, pamiętaj, nie są to porady inwestycyjne. Wszystko, co zobaczysz w tym materiale, są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut, więc jeżeli to akceptujesz i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę. I lecimy z tematem. Na początek szybki look na CoinGecko i tutaj widzimy, że na obecną chwilę Bitcoin jest poniekąd niezdecydowany, ponieważ cały czas cena się utrzymuje w okolicach 15 300 dolarów. 24 godzina zmiana to tylko 1%, w przypadku Ethereum dokładnie tak samo. I to także widzimy na wykresie, ponieważ Bitcoin jak i Ethereum praktycznie formują te same formacje na swoich wykresach. Natomiast jeżeli spojrzymy ogólnie na rynek, to widzimy, że sporo projektów ma się naprawdę bardzo dobrze i sporo altcoinów dzisiaj nadrabia swoje straty, oczywiście w stosunku do Bitcoina także. I jak możemy się spodziewać, oczywiście większość z nich jest to wciąż DeFi, więc jeżeli chodzi o sam rynek DeFi, zdecydowanie, jeżeli mówimy o hossie, zdecydowanie, moim zdaniem warto mieć część swojego portfela właśnie w kilku mocnych, wybranych projektach. W ciągu ostatnich kilku tygodni podzieliłem się z Wami informacjami, że wszedłem w REN, wszedłem w Band Protocol i jak wiecie, mam jeszcze kilka innych projektów z właśnie niszy DeFi. Jednak, jak też wiesz, jeżeli obserwujesz ten kanał, ja swoje decyzje, jeżeli chodzi o portfolio altcoinów versus portfolio Bitcoina, reguluje na podstawie wykresu dominacji altcoinów i dominacji Bitcoina, więc do tego za chwilę także przejdziemy. Jeżeli chodzi o wykres Bitcoina, widzimy tutaj coś bardzo ciekawego, ponieważ tworzy nam się swojego rodzaju chorągiewka, która z punktu widzenia analizy technicznej w większości przypadków jest formacją na wybicie ku górze, co może oznaczać, że kolejny target potencjalnie oczywiście musielibyśmy zmierzyć od tego punktu tutaj, i następnie tutaj po wybiciu przystawiamy wyżej, więc jeżeli chodzi o kolejny target, jest to poziom około 18 tysięcy. Jednak oczywiście nie zdarza się to za każdym razem, wciąż mówimy o pewnym prawdopodobieństwie. Jednak wybicia nie jest to tylko oczywiście sama analiza techniczna, ponieważ bardzo często jest ona zwodnicza, ponieważ wciąż rynek kryptowalut, jak nie tylko rynek kryptowalut, wszystkie rynki na świecie są to rynki kierowane emocjami, dlatego dzisiaj te informacje, które Tobie przekażę, mam nadzieję pomogą Ci rzucić nieco inne światło na obecną sytuację. Póki co sytuacja dla Bitcoina wygląda naprawdę bardzo fajnie. Tutaj mamy wyraźny trend wzrostowy, jest to interwał 4 godziny i zauważcie, że mamy powyciągane knoty. Idealnie bronimy tej linii trendu, która także jest naszym wsparciem na obecną chwilę. Jednak do potencjalnego wybicia naprawdę nie zostało wiele czasu. Jeżeli faktycznie mamy się wybić, najpóźniej może się to wydarzyć 12. Jednak czas pokażę. Ja chciałbym natomiast, żebyś patrzył na Bitcoina jednak długoterminowo, ponieważ wciąż, mam nadzieję, jesteś świadom, że jesteśmy na początku dopiero hossy. Jeżeli zdecydujesz się swojego Bitcoina sprzedawać w pewnych momentach, żeby odkupić taniej, to jednak musisz być świadom, że jest to obarczone bardzo dużym ryzykiem. Dlaczego? Ponieważ jeżeli wejdziemy na wykres Bitcoina na interwał tygodniowy, zauważ 21 średnia krocząca, która jak wiesz lub może nie wiesz, podczas ostatniej hossy działała jak magnes. I zauważ, za każdym razem, kiedy się odbijaliśmy od średniej kroczącej 21, wracaliśmy ponownie i ją testowaliśmy. Była ona dla nas silnym wsparciem. Natomiast
W tym momencie, jeżeli możesz tutaj zauważyć, po pierwszym naszym wybiciu z tego trójkąta długoterminowego mamy oczywiście retest, jak najbardziej pozytywny sygnał, który wiecie, jak już się zakończy, ponieważ bardzo szybko dobiliśmy aż do 16 tysięcy dolarów, to jednak na tą chwilę 21 jest dość daleko. Ja dla siebie jak najbardziej oczekuję spadków i retestu. Dlatego też, to czym podzieliłem się z Wami w ostatnim materiale, raczej bez żadnego czarnego łabędzia uważam już za mało prawdopodobne, że gap CME zostanie kiedykolwiek wypełniony. Jednak wciąż tutaj jeszcze pozycję zostawiam, zwłaszcza na kolejne kilka dobrych tygodni. Dlaczego? Wybory w Stanach Zjednoczonych, lockdowny i cała ta historia z tą zarazą, którą mamy dzisiaj na świecie. Jednak bez czarnego łabędzia raczej się nie spodziewam większych tutaj korekt. Jak wiecie, także dzieliłem się z Wami tym w ostatnim materiale. Poziom wciąż około 12,5 tysiąca dolarów dla siebie uważam za otwarty i tutaj także pozycję mam otwartą. Jednak myślę, że za kilka tygodni tą pozycję tutaj zlikwiduję i będę szukał wejścia gdzieś indziej. Być może w altcoiny, być może w bitcoina, być może w Ethereum. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o wykres Ethereum, wygląda on bardzo podobnie, czyli mamy wybicie się ku górze, zaliczamy 400 tutaj okolice, 470 dolarów i także weszliśmy tutaj w tą formację trójkąta, w tą formację chorągiewki. Na obecną chwilę obserwujemy. Dlaczego? Ponieważ faktycznie jeżeli tutaj na wykresie dominacji altcoinów zobaczymy pewny ruch w górę i przebijemy się ponad tutaj ten opór, będzie to oznaczało, że jednak Ethereum może zacząć sobie radzić lepiej niż Bitcoin, więc te wszystkie rzeczy będziemy brali pod uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o wykres dominacji altcoinów, ten, który tutaj widzicie, możecie zauważyć, że w przypadku indykatorów, które wskazują na nam momentum, czyli MACD, stokastyki, awesome oscillator, możemy widzieć wyraźny nawrót i dużo większe chęci zakupowe do altcoinów. Mamy tutaj odbicie i tutaj bardzo mocno właśnie bronimy tego oporu, który także wielokrotnie w przeszłości służył nam jako opór i jako wsparcie, czyli poziom około 36%. Dla siebie na obecną chwilę czekam, wciąż obserwuję kilka projektów, kilka altcoinów i jeżeli będę jakieś pozycje zajmował, na pewno dam Wam znać. Póki co, jeżeli chodzi o same wskaźniki momentum, możemy tutaj faktycznie krótkoterminowo zaliczyć wciąż mikro altcoin season, ale naprawdę taki mikro altcoin season, ponieważ tak jak mogli się zauważyć chociażby na kryptowalucie BANT, ale także na wielu innych, tak w przypadku REN, Reserve Rights, jest wiele projektów, które dały bardzo fajnie zarobić teraz na Bitcoinie i być może jest to dobry moment, aby część swoich zysków zrealizować. O realizacji zysków także dzisiaj jeszcze porozmawiamy, ponieważ jest mega ciekawa historia, z której mam nadzieję wyciągniesz dla siebie ciekawe wnioski. Póki co na obecną chwilę, jak wiecie, Joe Biden został wybrany prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jednak oczywiście myślę, że Trump nie da tak łatwo za wygraną i wciąż jednak te zaprzysiężenie może trochę potrwać. Jak się to będzie rozkręcać, zobaczymy. Jednak dla mnie osobiście wybór Joe Bidena nie był to dobry wybór z punktu widzenia finansowego dla Stanów Zjednoczonych i tym samym dla dolara. I na obecną chwilę bardzo obserwuję wykres właśnie dolara. Zauważcie, że długoterminowo oczywiście przebiliśmy tą długoterminową linię trendu wzrostowego i tutaj trzymamy się poniżej także tego oporu i zaliczyliśmy tutaj niedawno przed chwilą ten dołek, który jest punktem krytycznym. W swoim portfelu także kilka dolarów mam i raczej jeżeli przebijemy tutaj poziom 92, ja dla siebie z dolara raczej będę wychodził. Choć wciąż mówimy tutaj raczej porównywanie dolara do aktywów deficytowych jak Bitcoin czy złoto, a nie do złotówki, ponieważ wciąż uważam, że oczywiście dolar do złotówki będzie się miewał bardzo dobrze, ponieważ osobiście uważam, że złotówka będzie po prostu radziła sobie gorzej niż dolar, to też w złotówkach wyrażony dolar będzie po prostu rósł. Kolejny miliarder, Stanley Druckenmiller, powiedział, że trzyma Bitcoina i po prostu stawia na Bitcoina. Dlaczego to jest tak ważna osoba? Ponieważ na rynku inwestycji Druckenmiller jest poniekąd legendą. Jest to osoba, która ma bardzo, ale to bardzo duży autorytet. I te osoby, o których rozmawialiśmy w przeszłości, nie są aż tak wpływowe, jak jest właśnie Druckenmiller. I przyznaje się on, że zdecydowanie stawia na Bitcoina. Dlatego też jest to, myślę, jeden z kolejnych takich małych punktów zapalnych, który przyczynił się do tego, że niedługo na rynku zobaczymy ETF-y dla Bitcoina, ponieważ coraz więcej instytucji, coraz więcej bardzo bogatych ludzi chce inwestować w Bitcoina. Wiąże się oczywiście to z pewnymi ryzykami, jak mamy nadzieję już
sobie zdajesz z tego sprawę. Natomiast jest wiele osób, które mają setki milionów dolarów, jak nie miliardy dolarów, które chcą zainwestować w Bitcoina. Jednak inwestowanie bezpośrednio może się związać po prostu z dużym ryzykiem i będą szukali instrumentów, które będą obarczone nieco niższym ryzykiem i nieco mniejszymi kłopotami. Tym oczywiście są ETF-y. Natomiast Drucken Miller przyznał dla CNBC, że trzyma zdecydowanie Bitcoina. Wciąż oczywiście posiada więcej złota niż Bitcoina, aczkolwiek spodziewa się, jeżeli złoto poradzi sobie dobrze, to Bitcoin prawdopodobnie poradzi sobie dużo, dużo lepiej z powodu swojej płynności. Następnie Drucken Miller uważa, że dla milenialsów i także dla pieniędzy z zachodniego wybrzeża jest to idealna inwestycja. Jest ona tam bardzo gorącym tematem. Dlatego te pieniądze, które tam są, a tych pieniędzy jest naprawdę bardzo dużo, są gotowe, żeby wejść w Bitcoina. I to mówi osoba, która jest wiele, wiele, wiele lat na rynkach tradycyjnych. Więc mam nadzieję, widzisz, w jakim kierunku to zmierza. Następnie jednak Drucken Miller także obstawia, że zaliczymy 3-4-letniego spadku na dolarze. Teraz myślę w przypadku, kiedy mamy wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy Joe Bidena, myślę, że ta teoria jak najbardziej może się tutaj sprawdzić i najbliższe lata dla dolara mogą nie być zbyt lukratywne. Zwłaszcza, że chociażby z punktu widzenia analizy technicznej naprawdę nie wygląda to dobrze. Ale wciąż myślę, że złotówka będzie radziła sobie gorzej. Jednak myślę, że nie chodzi tutaj o to, żeby znaleźć tego lepszego z tych gorszych, natomiast żeby znaleźć po prostu najlepsze aktywa na czasy, które nadchodzą. A jeżeli mówimy o takich właśnie aktywach, jak wiesz, moim zdaniem jest to oczywiście Bitcoin. Dlaczego? Bitcoin jest po prostu aktywem cyklicznym, co udowodnił już wielokrotnie. Jeżeli spojrzysz na ten wykres, zauważ, że ta linia u góry jest to cykl między 2012 a 2016 rokiem. Jeżeli spojrzysz na rok 2016 i rok 2020, jest to tutaj ta jasna niebieska linia i zauważ, jest ona bardzo podobna do tej linii z poprzedniego cyklu. No i oczywiście linia czerwona jest to cykl obecny i zauważ, w jakim kierunku ona zmierza. Więc według tego wykresu mamy tutaj z dołu miesiące, 1, 2, 3, 4 i tak dalej, do 47, kiedy oczywiście kończą się 4 lata i mamy kolejny halving. Zauważ, że wzrosty w przypadku pierwszego cyklu trwały do 13 miesiąca po halvingu, natomiast w ostatnim cyklu było to już między 18 a 19 miesiącem i teraz jest spore prawdopodobieństwo co do tego, że ten cykl i kolejna górka nieco się wydłuży, dlatego też kolejne kilka miesięcy będzie można tutaj dodać. Jak wiecie, jeżeli chodzi o mnie, ja raczej spodziewam się końca bańki na Bitcoinie w okolicach przełomu roku 2021 i 2022, aczkolwiek biorąc pod uwagę pewne rzeczy, które teraz się na świecie dzieją, tworzy się w mojej głowie trochę inny pomysł na kolejne lata, ponieważ myślę, że zaczynam się klarować możliwość tego, że jednak cykl na Bitcoinie, cykl w ogóle hossy na aktywach deficytowych potrwa dużo, ale to dużo dłużej, jeżeli faktycznie wejdziemy w bardzo głęboką recesję. Czas oczywiście pokaże, na ten moment jednak liczy się to, że Bitcoin jako aktywo cykliczne cały czas ma swoją powtarzalność. Jeżeli spojrzymy na wykres logarytmiczny, możecie także zauważyć, że wszystko wygląda identycznie i na obecną chwilę, tak samo jak obserwowaliśmy na wykresie tutaj samego Bitcoina, mogliśmy właśnie zauważyć to wybicie, tak samo jak mieliśmy w poprzednich cyklach i cały czas ta historia się powtarza. Oczywiście będziemy mieli mniejsze, większe korekty, szybsze i wolniejsze wzrosty, natomiast mam nadzieję, że twoje portfolio HODL naprawdę jest bardzo mocne i będziesz w stanie wytrzymać, jednak mając cały czas z tyłu głowy plan także wyjścia z tego rynku. Jeden z zarzutów dla Bitcoina jest to, że wciąż wiele osób nie inwestuje właśnie w to aktywo, dlatego że waha się one zbyt mocno. Jednak zauważ, że Bitcoin dzisiaj waha się mniej niż Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, Russell 2000, złoto, srebro, Apple, Amazon, Microsoft i Facebook. Więc dzisiaj widzimy Bitcoina, który nie tylko zajmuje swoje miejsce wśród różnych aktywów do inwestowania przez przede wszystkim poważnych graczy, ale także dzisiaj widzimy pierwsze sygnały stabilizacji Bitcoina. Oczywiście, jeżeli wciąż chodzi o same volatility, czyli właśnie o tą zmienność na rynku, jest potrzebna chociażby po to, żeby po prostu znaleźć cenę, odkryć cenę, taką jak po prostu rynek uzna, że jest racjonalna i od tego momentu niestety, kiedy przyjdzie moment, kiedy Bitcoin faktycznie cały czas będzie się
się wahał bardzo mało. Nie będzie to już niestety tak dobry moment na inwestycje z tak dużym potencjałem do nie tak dużego wcale ryzyka, jakie mamy dzisiaj. Informację, jaką zdecydowanie musisz dla Ciebie przyswoić dzisiaj, jest to, że rząd Stanów Zjednoczonych właśnie stał się jednym z największych wielorybów Bitcoina na świecie, więc za chwilę zastanowimy się nad tym, co to może dla nas oznaczać, a uważam, że są teraz trzy możliwości. Natomiast co się wydarzyło? Oczywiście chodzi o Silk Road w 2015 roku. Ponoć Silk Road zostało zhakowane, jeżeli nie wiesz, czym jest Silk Road. Było to takie miejsce, gdzie za bitcoiny można było kupić dużo nie tylko legalnych rzeczy. W skrócie, można tam było dosłownie kupić wszystko. Stąd też między innymi w roku 2016-17 i nawet do dzisiaj poniekąd mówi się, że kryptowaluty służył do nielegalnych transakcji właśnie dlatego, że kiedyś były używane oczywiście na Silk Road. I tutaj w 2015 roku wydarzył się także atak hakerski i właściciel Silk Road, który oczywiście dzisiaj już jest w więzieniu, powiedział, że nie posiada prawie 70 tysięcy bitcoinów, ponieważ należą one do hakera. Co ciekawe, ten haker tych środków nigdy nie użył i prawie 70 tysięcy bitcoinów cały czas było na jego portfelu. Jednak hodlowanie się skończyło i te środki zostały przejęte przez rząd Stanów Zjednoczonych, a dokładnie przez Departament Sprawiedliwości. Jest to warte na dzień dzisiejszy około 1 miliarda dolarów. Więc jakie może mieć to konsekwencje? Ponieważ zdecydowanie, jeżeli jeden rząd ma tak dużo bitcoinów na swoim portfelu, nie jest to dobry znak. Oczywiście prawo teraz zakłada poniekąd, ale jak wiecie, prawo można w różny sposób naciągać, zmieniać i używać według swoich potrzeb, jak chociażby możemy zauważyć dzisiaj w naszym kraju. To jednak do czego może się posunąć rząd Stanów Zjednoczonych? Zobaczymy. Aczkolwiek pierwszą możliwością jest to, że postąpią zgodnie z prawem i tak jak w roku 2013-14, kiedy odbyła się pierwsza licytacja części bitcoinów, które zostały zarekwirowane właśnie Silk Road, kiedy chociażby Tim Draper zajął bardzo dużą pozycję, ponieważ taką licytację wygrał. I wciąż myślę, że jest to dość prawdopodobne, że jednak zobaczymy licytację i te bitcoiny zostaną wystawione na aukcje. Następnie mamy drugą możliwość. Jest to oczywiście możliwość zrzucenia tych bitcoinów po prostu na rynek przez rząd Stanów Zjednoczonych teraz i po prostu podreperowanie swojej dziury budżetowej. Aczkolwiek miliard dolarów w porównaniu do potrzeb, jakie dzisiaj są na świecie, zwłaszcza w okolicznościach kryzysu, myślę, że jest to zbyt mało i nie ma tutaj zbyt dużej inicjatywy, aby chcieć po prostu te pieniądze mieć dla siebie, po prostu w jakikolwiek sposób je rozdysponować, chyba że miałby na celu zachwiać rynkiem kryptowalut i tutaj zrobić pewnego rodzaju zamęt i wprowadzić niepewność. Jednak to uważam za mniej prawdopodobne. Trzecią możliwością, która uważam jest dość prawdopodobna, jest to, że rząd Stanów Zjednoczonych na tą chwilę sprawi, że te środki nie będą wychodzić ze skarbu państwa. Dlaczego? Ponieważ uważam osobiście, że Bitcoin, o tyle o ile dzisiaj jest środkiem do inwestowania, Bitcoin jest dla wielu osób store value, sposobem na oszczędzanie, tak w przyszłości myślę, że Bitcoin będzie tym, czym złoto dzisiaj jest dla krajów. Będzie poniekąd zabezpieczeniem i będzie także stanowił o władzy na świecie, ponieważ myślę, że dzisiaj zgodzisz się, że możemy zauważyć, że te gospodarki, które mają najwięcej złota lub przynajmniej deklarują, że mają najwięcej złota, ponieważ oczywiście tego nie do końca możemy sprawdzić, to jednak te gospodarki, które mają złota najwięcej, są to gospodarki najbardziej wpływowe. Więc mamy trzy możliwości, jestem ciekaw, co ty myślisz na ten temat, jednak myślę, że to trzeba mieć na uwadze, więc pojawia się kolejne bardzo duże ryzyko i potencjalny czarny łabędź, który mógłby tym rynkiem mocno zachwiać. I na koniec krótka historia osoby, która z milionera podczas ostatniej hossy na krypto stała się osobą z poważnymi długami. Mam nadzieję, że z tej historii wyciągniesz coś dla siebie. W 2016 roku osoba, która napisała tego posta, tę wiadomość, napisała, że miała problemy w biznesie i po prostu biznes się rozpadł. Więc w roku 2016, w momencie kiedy Ethereum było po 8 dolarów w okolicach listopada 2016 roku, więc patrząc na cykle jesteśmy w bardzo podobnym momencie, inwestuje w kryptowaluty i przed latem 2017 roku zaczyna zarabiać bardzo dużo, ponieważ jeżeli sprawdzisz wykres, te przyrosty robiły naprawdę ogromne wrażenie. I oczywiście napisał, że czuł się niezwyciężony i czuł się jak najmądrzejszy inwestor na świecie. I być może ty też doświadczyłeś tego uczucia, kiedy inwestujesz w jakąś kryptowalutę i na drugi dzień masz na przykład plus 30%. Normalnie drugi Warren Buffett. Warren Buffett robi rocznie 20%, a ty w jeden dzień robisz 30%. Geniusz. Jednak lecimy dalej, bo tu historia dopiero się zaczyna. Do zakupu kryptowalut ta osoba użyła swoich kart kredytowych. W tym
karty kredytowej swojej żony. Na koniec miał 120 tysięcy dolarów w kredycie i do tego na tamten moment jego portfolio stanowiło 80% kryptowaluta NEO i 20% kryptowaluta OMG. Jeżeli spojrzysz na wykresy z tamtego okresu, to możesz się spodziewać, że ta osoba zaliczyła przeogromne wzrosty, zwłaszcza NEO, ponieważ NEO w tamtym okresie, kiedy jeszcze było kryptowalutą Antshares, potem oczywiście po zmianach, zaliczyło przeogromne wzrosty. I tak z prostego ruchu, z prostej inwestycji na kartach kredytowych, osoba ta stała się milionerem i miała 3 miliony w kryptowalutach. Następnie swoje altcoiny wymieniła na bitcoinie i zrobiła trade na ponad 100 bitcoinów i na portfelu miała ponad 100 bitcoinów. Oczywiście te uczucia nieśmiertelności i uczucie bycia najlepszym traderem cały czas się wzmacniały. Jednak cały czas hodlował, nie miał żadnej strategii i jego kryptowaluty w roku 2018 straciły 90% na wartości. Do roku 2020 wartość jego portfela spadła do zaledwie 150 dolarów, z trzech baniek do 150 tysięcy dolarów, a jak wiecie, miał już kartę kredytową. Jednak to nie wszystko, ponieważ w Stanach Zjednoczonych rozliczenie podatków także jest na koniec roku i tutaj ta osoba musiała ze swoich zysków się rozliczyć, mając ponad 100 tysięcy dolarów do zapłaty, co oczywiście ciąży na tej osobie do dzisiaj. Dodatkowo, mając końcówkę swoich środków, zaczął inwestować w DeFi, dlatego zaczął inwestować w roku 2020 na górce w DeFi, którą mieliśmy niedawno, i swoje środki ponownie nie stracił, ale większość środków po prostu zniknęło i na koncie zostało mu tylko 50 tysięcy dolarów. Podsumowując, dzisiaj ma kartę kredytową do spłacenia, odsetki, ma duży podatek do zapłacenia z tamtego właśnie roku i dzisiaj wciąż oczekuje jedynie, że ten bull market, w którym teraz jesteśmy, pomoże mu z tego po prostu wyjść. Z milionera do zera. Oczywiście, jeżeli chodzi o same podatki, rekomenduję dla Ciebie, abyś znalazł dla siebie dobrego księgowego, który po prostu będzie na bieżąco z wszystkimi tematami. Nie szukaj informacji na temat podatków w internecie czy na YouTubie, ponieważ są to zbyt delikatne sprawy, no chyba, że jakiś księgowy faktycznie taki kanał prowadzi i faktycznie podaje takie informacje na bieżąco. No chyba, że chcesz sam siedzieć, wszystkiego tego się uczyć, wszystkich tych kruczków, wszystkich tych zmian, jeżeli chcesz to robić, w porządku. Natomiast ja jestem zdania tego, że zarówno w biznesie, jak i w inwestycjach potrzebujesz księgowego. Skup się na tym, na czym jesteś dobry, zarabiaj pieniądze, a niech księgowy, ponieważ myślę, że wciąż te opłaty za księgowość nie są jakieś specjalnie wielkie, to jednak odciążają cię i dają ci spokojną głowę. Bardzo ciekawa historia, myślę, że takich historii jest dużo, dużo więcej, historii, które nie zostały jeszcze opowiedziane, być może nigdy nie zostaną opowiedziane, jednak mam nadzieję, że takich historii nie napiszesz ty w kolejnych latach. Podczas hossy i nie tylko warto zabezpieczyć swoje kryptowaluty, więc jeżeli nie masz żadnego portfela, na którym chcesz i mógłbyś trzymać swoje kryptowaluty, a właściwie powinieneś trzymać swoje kryptowaluty, tutaj nagrałem materiał, w którym wyjaśniam, jak działa Ledger Nano X, w jaki sposób go ustawić i w jaki sposób tego urządzenia używać, aby trzymać twoje kryptowaluty bezpiecznie. Natomiast najnowsze wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj. Dzięki za twoją uwagę, trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!